Dziesięcioro najmłodszych rodziców w historii. Zdaję sobie sprawę, że lista ta bardzo szybko traci swoją aktualność, także opieram się na rankingu ze strony jestpozytywnie.pl Jeśli znacie inne przypadki dziecięcego macierzyństwa, piszcie w komentarzu. Ania z Rosji. Wiek zostanie matką 8 lat i 7 miesięcy. O jej przypadku dalej mamy znikome informacje. Wiadome jest to, iż dziewczynka urodziła swoje dziecko w Rostowie nad Donem, mając niecałe 9 lat. Ania prawdopodobnie została zgwałcona przez swojego 13-letniego sąsiada. Hilda Truchio Wiek zostania matką 8 lat i 7 miesięcy. Hilda pochodziła z biednej rodziny. Dziewczynka została zgwałcona przez swojego wówczas 22-letniego kuzyna. Dziecko nie powiedziało o tym zdarzeniu swoim rodzicom, jednak matka dziewczynki zauważyła po 5 miesiącach od gwałtu, iż Hildzie Rośnie brzuch. Myślała jednak, że jest to choroba i udała się z dzieckiem do lekarza, który powiadomił ją o ciąży. Dziewczynka urodziła w pełni zdrowe dziecko własnymi siłami, a gwałciciel został aresztowany. Noworodek otrzymał imię Maria del Rosatio. Dziewczynka z Kolumbii, wiek zostania matką 8 lat i 5 miesięcy. Tutaj niestety dane dziecka nie zostały opublikowane. Wiadomo jednak, że do owej sytuacji doszło w 2004 roku w Bogocie. Matka wysłała swoją 7-letnią córkę do apteki. Niestety, ale 32-letni pracownik tego miejsca zgwałcił dziecko. Po 8 miesiącach od zdarzenia matką i córką zainteresowały się służby, ponieważ myślały, że w brzuchu córki kobieta przemyca narkotyki. Prawda była o wiele gorsza. Ośmiolatka była w ciąży. Dziewczynka urodziła dziecko, a sprawca jej tragedii nigdy nie poniósł konsekwencji tego, co zrobił. Mumzi z Nigerii. Wiek zostania matką 8 lat i 4 miesiące. Ta historia miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku, gdy wielu afrykańskich wodzów miało swoje tradycyjne haremy, do których należały nawet kilku latki. W takiej sytuacji mała Mumzi była zdolna zejść w ciążę, mając zaledwie kilka lat. W 1884 roku rodziła wodzowi Akiri córkę. Niestety ta historia ma dalszy tragiczny ciąg. Córka Mumzi również trafiła do haremu. I dziedzicząc geny po matce, sama szybko dojrzała i też zaszła w ciążę. Urodziła dziecko mając 8 lat i 8 miesięcy, co uczyniło Zymą mumzi najmłodszą babcię wszechczasów. Została babcią w wieku zaledwie 16 lat. Griseldina Kuna z Kolumbii. Wiek zostania matką 8 lat i 2 miesiące. Griseldina Kuna Miała jedynie 8 lat, kiedy urodziła synka. Chłopiec ważył niedużo ponad 2 kg. Ona również cierpiała na przedwczesne dojrzewanie i jej narządy płciowe bardzo szybko osiągnęły dojrzałość płciową. Cała historia miała miejsce w latach 30. ubiegłego wieku i nigdy nie poznano tożsamości ojca-dziecka. Dziewczynka z Indii, wiek zostania matką 8 lat. Aranżowane małżeństwa wciąż są bardzo popularne w Indiach. Niestety rodzice przeznaczają na orzenek bardzo małe dzieci, a nawet je sprzedają. Taki los spotkał pewną ośmiolatkę, której matka z biedy zaaranżowała jej ślub z dużo starszym mężczyzną. Dziewczynka szybko zaszła w ciążę, ale wraz z noworodkiem zmarła podczas porodu. Danych dziewczynki niestety nie ujawniono. H. Z Indii, wiek zostania matką, 6 lat i 7 miesięcy Danych dziewczynki nie ujawniono, ale w mediach określana jest inicjałem H. Urodziła swoje dziecko w wieku 6 lat i 7 miesięcy w 1932 roku. Kilkulatka została przywieziona do szpitala ze względu na ból w dolnej części brzucha, ale lekarze ku zaskoczeniu wszystkich odkryli, że jest w ciąży. Nie wiadomo, kto był ojcem dziecka, które urodziło się zdrowe. Lizawieta Grysianko wiek zostania matką 6 lat. W 1930 roku pięciolatka ze Związku Radzieckiego została przywieziona do szpitala z powodu rosnącego brzucha. Lekarze ze zdumieniem odkryli, że dziewczynka ma już piersi włosy łonowe, a badania wykazały, że jest w ciąży. Sprawcą zapłodnienia był 69-letni dziadek pedofil, który ją zgwałcił. Liza urodziła córkę kilka dni po swoich szóstych urodzinach, a później wyjechała z rodzicami do odległego Władywostoku. Sin Stewart Emma Webster miała 15 lat, kiedy zaszła w ciąży z 11-letnim sąsiadem synem Stewartem. Para doczekała się córeczki. Niestety niewiele wiadomo na temat tej sytuacji. Dużo więcej możemy się dowiedzieć na temat Alfiego Patena który w wieku 13 lat został ojcem. W artykule z 13 lutego 2009 roku możemy przeczytać: Cztery dni temu w Wielkiej Brytanii przyszła na świat Maisie. Jej ojcem jest 13-latek, a matką 15-latka. Alfie Patton ma 13 lata, wygląda na 8. Jego dziewczyna, Chantelle Przypomina bardziej starszą siostrę niż matkę ich wspólnego dziecka. Nie zdecydowali się na aborcję, zdecydowali, że chcą, by na świat przyszło Maisie. Ojciec Erfiego uważa, że jego syn nie rozumie powagi sytuacji, ale zapewnia wszystkich naokoło, że będzie dobrym i odpowiedzialnym ojcem. Chciał pierwszy wziąć na ręce Maisie. Czekał w szpitalu na poród. Z oddaniem karmi dziecko butelką. Chantelle zorientowała się, że jest w ciąży w 12 tygodniu. Razem z Alfim udali się do ginekologa, który wykonał test. Lekarz namawiał nastolatków, by powiedzieli rodzicom. Para trzymała ciąży w tajemnicy jeszcze przez 6 tygodni. Po tym czasie 38-letnia matka 15-latki zorientowała się, że córka zaczyna przybierać na wadze i zapytała wprost, czy jest w ciąży. Chantelle zdaje sobie sprawę, że było to nieodpowiedzialne. Otóż sprawa była bardzo nagłośniona przez media, a tak naprawdę całkiem niedawno wyszły na jaw nowe fakty odnośnie tego dziwnego związku. Otóż 19 maja 2009 roku pojawiła się taka oto informacja. Chłopiec, którego krzyknięto najmłodszym ojcem na Wyspach Brytyjskich. Nie jest tatą dziecka swojej piętnastoletniej przyciółki. Jego ojcostwo zostało podważone przez zwykły test DNA. Brytyjska opinia publiczna nie ma jednak powodów do ulgi. Ojcem dziecka jest 14-latek. Wyspiarze byli poruszeni faktem, że 12-latek mógł zostać ojcem. Wydarzenie to wywołało ogólnonarodową debatę na temat życia seksualnego młodzieży i powszechnie pojętej moralności. Dziś brytyjskie media dementują całą historię, którą stworzyły same w oparciu o niesprawdzone zeznania dziecka. Dziennik The Sun poinformował, że badania DNA wykazały, iż ojcem tego dziecka jest inny uczeń. Tyler. Barker. Chłopiec miał 14 lat w chwili, gdy jego przyjaciółka zaszła w ciążę. Informacja ta przeciekła do mediów tylko dlatego, że sąd, który zajmował się sprawą, nie zdążył z wydaniem zakazu jej publikowania. Gdy w lutym media poinformowały, że 15-letnia Chantelle urodziła małą Maisie Alfie, strasznie się ucieszył i obiecywał poważnie traktować swoje obowiązki rodzicielskie. Według niektórych doniesień mało Alfie jest rozgotane informacją o wynikach testu DNA. Lina Medina. Lina Medina, z Peru, była pięcioletnią dziewczynką, gdy stała się najmłodszą matką w historii. Urodziła chłopca o imieniu Gerardo, zgodnie z wyjaśnieniami lekarzy Lina Cierpiała na przedwczesne dojrzewanie i już w bardzo młodym wieku miała w pełni rozwinięte narządy płciowe, to jej własny ojciec, którego tożsamość nigdy nie została ujawniona, został aresztowany pod zarzutem wykorzystywania seksualnego córki, jednak po pewnym czasie zwolniono go z aresztu z powodu braku dowodów. 14 maja 1939 roku doszło do porodu. Lina urodziła dziecko przez cesarskie cięcie wykonane przez doktora Gerardo Lozada. Jej syn został nazwany na cześć owego lekarza. Chłopiec do 10 roku życia wychowywał się w przekonaniu, że Lina jest jego siostrą. Gerardo Medina zmarł w 1979 roku na rzadką chorobę szpiku kostnego. Tak naprawdę do dziś nie wiadomo, kto był ojcem dziecka. Ojciec Liny został zatrzymany na kilka dni pod zarzutem gwałtu, został jednak zwolniony. W dorosłym życiu Medina pracowała jako sekretarka w klinice doktora Lozada, który pomógł jej, a później jej synowi w edukacji. Lina poślubiła Raula Hurado, z którym miała drugiego syna. W 2002 roku Medina wraz z rodziną żyła w biednej części miasta Lima, Chicago-Shiko. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną dyszkę. I koniecznie zaglądajcie na kanały Światowa Historia i Drama TV. Trzymajcie się. Cześć.